powycina się, co będzie nie tak. Cześć, z tej strony Bartek Jaroch, dziś odpowiem na wasze pytania. Mam nadzieję, że nie będą one trudne i sobie z nimi poradzę. Żeśmy tu godzinę nie siedzieli. Szymek Bandura pyta, jak oceniasz atmosferę na trybunach? Atmosfera na trybunach jest coraz lepsza. No nam się też lepiej gra, jak kibice dopingują, nas wspierają i uważam, że fajna jest u nas w Bielsku atmosfera i to nam pomaga. Kolejne pytanie od Jacka Trybusia. Czy Podbeskidzie to klub, za który możesz włożyć głowę tam, gdzie nie jeden nie włożyłby nogi? Oczywiście, no ja się staram w każdym klubie, w którym jestem, tak do tego podchodzić, że dawać siebie 100% i walczyć za dany klub, w którym się obecnie znajduję. Pytanie od Mateusza Rodaka. Najlepszy zawodnik, z którym lub przeciwko któremu grałeś, to? Z którym przeciwko? Myślę, że przeciwko to był sezon jeszcze, jakbyśmy w Ekstraklasie. I wtedy był w dobrej formie Guilherme, z tego co pamiętam, tak. I chyba na jego postawie. To teraz kolejne pytanie od Szymka. Jak układają ci się relacje z kolegami z drużyny? Najlepiej jakbyś jeszcze powiedział, kto jest twoim najlepszym kumplem. W drużynie jest fajna atmosfera i z każdym chłopakiem się dogaduję. Najlepiej i najwięcej czasu spędzam z Mariuszem Malcem. Ale z wszystkimi chłopakami mam dobry kontakt, także a Mariusza wyróżniam dlatego, że spędzą mnie dużo czasu i razem jakoś ten wolny czas sobie organizujemy. Siedzimy w domu. Nie, wychodzimy czy na siłownię, czy na, przychodzi do mnie jakieś FIFA, czy na rynek pochodzić, pozwiedzać. No to jak o siłowni mowa, to takie w temacie pytanie od Szymka Kopcia. Ile wyciskasz na klatę, Bartku? To powiem tak. Wyciska więcej niż Paweł Moskwik, a mniej niż Mariusz Malec. Dokładnych liczb nie podasz. Nie znam. Nie, ja nie robię nic na pokaz. Ja wszystko nie jak na pokaz. No dobra. Nie wiem, nie podam liczb. No to jedziemy, będziemy mieli taką małą serię pytań od Kamila Kaletki. Widać, chyba spodobała mu się twoja gra, że zdecydował się zadać kilka. W jakich butach, Bartku, gra ci się najlepiej? Obecnie gram w Adidasach i to są chyba bodajże Model X i w nich mi się gra najlepiej. Kamil tak został tutaj w tematyce obuwia, bo pyta cię jeszcze, jaki masz rozmiar nogi. I mówi, że on 45,5, może chce się wymienić. To nie ma szans na wymianę, bo ja w niego wejdę, bo ja mam 43, ale on w moje chyba nie upnie nogi. Pytanie od Dawida Balona. Jak radzisz sobie w kuchni? I czy w ogóle radzisz sobie w kuchni? No to trzeba zapytać osób, dla których czasem mi się przydarzy ugotować, ale myślę, że sobie radzę, bo na co dzień raczej staram się sam robić dla siebie posiłki, także nie wychodzi to najgorzej. To kogo mamy spytać? Oj. Mariusza Malca? Mariusza Malca. Może być Paweł Tomczyk. Paweł Tomczyk często przyjeżdża do mnie, jak sobie sam nie może poradzić i to dla niego też coś czasem ugotuje. Robisz się takim klubowym kucharzem. Tak, naszym Pawełkiem musimy się zajmować, także ja to wziąłem to na siebie i jak ma jakiś problem, to przyjeżdża z tym do mnie. No to kolejne pytanie od wspomnianego wcześniej Kamila. Jaki jest twój ulubiony owoc? Owoc? Myślę, że to będzie banan. Banan taki zwykły, najpopularniejszy, znaczy jeden z najpopularniejszych, ale to będzie chyba banan. Miłosz Kowalski pyta, jak długo masz zamiar zostać w Podbeskidziu? A to już nie tylko ode mnie zależy, jak długo. Mam tu jeszcze rok kontraktu. A czy zostanę tu najdłużej, to przyjdziesz na takie rozmowy czas. Czyli swoich pragnień nie zdradzisz co do tego? Ja nie wybiegam ogólnie daleko w przyszłość i myślę i robię to, co jest na chwilę obecną tutaj, czyli mam tu kontrakt w Bielsku i chcę go wypełnić i grać jak najlepiej w każdym meczu. Teraz pytanie od Konrada Wachmiety.
Jaki jest twój wymarzony klub, w którym chciałbyś zagrać? Za dzieciaka każdy jakiś swój miał. Za dzieciaka każdy miał i moim to była Barcelona. Wtedy w niej grał Ronaldinho i także chyba to był taki mój ulubiony i klub z dzieciństwa. No to jak mówimy o piłkarzach ze światowego topu, to Kuba Famulok pyta, kto w tym roku dostanie złotą piłkę? Złotą piłkę, myślę, że my chłopaki tu w Bielsku, jeśli mielibyśmy głosować, to oczywiście nasz Paweł Tomczyk. Widzieliście, pewnie kibice widzieli ten śmieszny obrazek, znaczy śmieszny, no obrazek, no gdzieś to ktoś rzucił do internetu i... Ale jeśli chodzi o... No to było najlepsze zdjęcie z naszej ostatniej galerii. No, też się uśmialiśmy z chłopakami. A jeśli chodzi o tak na poważnie, no to myślę, że Messi jest najlepszym piłkarzem. No, to, że ostatnio nie zdobywa tych złotych piłek, a to też ma się do tego, że w reprezentacji czy w klubie osiąga mniej niż na przykład Ronaldo, który wygrywa ten plebiscyt. Ale przed Pawką też. Droga otwarta, no tak? Oczywiście, Pawka to jest młody zawodnik, także wszystko przed nim, no, niech strzela, niech się rozwija i niech kiedyś to zdjęcie przejdzie do rzeczywistości. Teraz pytanie od Pawła Lewandowskiego. Bardzo trudne. Wejdziecie do Ekstraklasy? Myślę, że chciałbym bardzo tego i myślę, że jestem w stanie to zrobić, czy wyjdziemy, to jest sprawa otwarta, ale myślę, że no muszę powiedzieć, że tak. Asia Krańczuk pyta, no nie wiem, czy ma jakieś plany co do ciebie, ale chcę wiedzieć, gdzie skończysz karierę? A gdzie ją zacznę? Nie, gdzie skończę karierę? Moją przygodę? Na pewno chciałbym to zrobić chyba w Przemyślu, tak na zakończenie. Chciałbym jeszcze tam wrócić kiedyś i zagrać. U siebie. To nie wiem, czy Asia będzie pocieszona z tej odpowiedzi. No dobrze, chodzimy do kolejnego. Twojego ulubionego piłkarza z dzieciństwa już znamy. No to teraz może odpowiesz Kacprowi Prochownikowi na to, na jakim piłkarzu się wzorujesz? Na mojej pozycji to jest... Postawiłbym je chyba na Daniego Alvesa. A po drugiej stronie też gra fajny zawodnik Marcelo. I to są takie dwa moje wzorce. Kolejne pytanie od wspomnianego wcześniej Kamila Kaletki. Jaki mecz dotychczas był twoim najlepszym? Oj, to ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Oczywiście mam nadzieję, że te najlepsze jeszcze przede mną i że najlepszego jeszcze nie rozegrałem. I ciężko mi jakiś jeden mecz wyróżnić. Patrycja Raczek pyta, jak zaczęła się twoja piłkarska przygoda? Także liczymy na szeroką relację. O, to zaczęło się... Zresztą od mojego chłopca miałem coś wspólnego, znaczy coś wspólnego. Tato grał, od zawsze grał w piłkę i od niego przejąłem ten bakcyl i gdy miałem 6-7 lat, zaprowadził mnie na pierwszy trening. Oczywiście to było w grupach starszych niż mój rocznik. I tak to się zaczęło. Później w Polonii zaczynałem w juniorach i też w seniorach. I tak to się rozwijało powoli. A potem ekspresowo przychodziłeś kolejne szczeble, prawda? A potem szczeble po szczebelku w dół, do góry można powiedzieć, bo od trzeciej przez drugą, pierwszą i do ekstraklasy. No i ekspresowo? No ekspresowo, no to trwało bodajże 2-3 lata, niedużo. 3 lata może. Dobrze pamiętasz swój debiut w Ekstraklasie? Debiut tak. Debiut pamiętam, bo to był na Zagłębiu Lubin. Kilka dni wcześniej podpisałem z Beskidziem i trener Kubicki zaufał mi i mogłem zadebiutować w pierwszej kolejce. No to teraz czekamy na premierowego gola. Kiedy trafisz do siatki? A ja chciałbym jak najszybciej, no... Ciężko powiedzieć, ciężko się określić kiedy. No, chciałbym to zrobić już w najbliższym, znaczy w najbliższym akurat nie będę mógł grać, ale chciałbym to robić, znaczy chciałbym to robić jak najszybciej i robić to jak najczęściej. Nosa do sytuacji masz, bo
praktycznie w każdym meczu gdzieś tam w polu karnym się znajdujesz, no, ale brakuje trochę tej skuteczności. Do sytuacji udaje mi się dochodzić, co też jest ważne, ale niestety nie udaje mi się ich wykorzystać, i a mam nadzieję, że na treningu nad tym poćwiczę i będzie wpadało. No ale najważniejsze, że są, bo w końcu piłka do bramki wpaść musi. Tak, w końcu mam nadzieję, że wpadnie. Ciekawe pytanie od Maćka Rębskiego. Jaro, co cię jara? Co mi jara? Oj kurczę. Nie powiem, że kobiety, bo to będzie takie słabe. A jak powiem, że szybkie auta, to będzie takie na topie, że wszyscy to powiedzą. No twoje myśli już znamy, także. Nie, to są takie tylko ciche myśli, które powiedziałem. Nie wiem, co mnie może jarać. Piłkę nożną proponuję. Piłkę nożną mnie jara, faktycznie. Moja praca. Tak, to co lubię i kocham robić, piłka nożna mnie jara jak najbardziej. No to a propos kobiet, o których wspomniałeś na początku. Weronika pyta, czy jesteś singlem i czy masz powodzenie u dziewczyn. Jestem singlem, a na drugie pytanie nie potrafię ci odpowiedzieć. No bo jestem singlem, czyli wychodzi na to, że jednak nie mam. Może cię skontaktujemy z Weroniką. Nie. A co za Weronika? Nie wiem, nie znam. By się możecie poznać. Nie, dam sobie radę. Sam sobie będę szukał. Bo to przychodzi przecież znienacka. Kobieta, miłość, przychodzi znienacka. To ostatnie pytanie jest dość wyjątkowe. Bo jest... od twojego dobrego kolegi, myślę, Roberta Gumnego. No, domyślałem zresztą, się. Dokładnie, który zresztą już zapowiedział, że to pytanie ci zada. No i wiąże się ono zapewne z jakąś ciekawą historią, którą myślę, że nam tu szerzej przedstawisz. Chyba też wiem, o co chodzi. No to Robert pyta, z kim i ile najwięcej Powerade'ów przegrałeś w życiu. Ale jak Robert pyta, to ja mu mówiłem, jak chce mnie coś zapytać, to może mnie zapytać na Facebooku czy przez SMS-y. Ale jak chce tak publicznie, to był Robert Gumny. Przegrałem z nim troszkę tego. Ale to był przypadek, to był czysty przypadek. Ja się mogę z nim teraz umówić przez internet i mogę wam dowód dać, że on nie jest jednak taki mocny, jak za jakiego się uważa. Tu musisz nam jeszcze powiedzieć, co przegrałeś. FIFA przegrałem. FIFA był u mnie. Zaprosiłem go gościnnie, więc byłem gościnny i nie chciałem go wypuszczać smutnego do mieszkania. No to co, zapraszasz Roberta teraz do nas w pierwszej wolnej chwili? Tak, ja go zapraszam do Bielska. Niech wpadaj, Robert, zapraszam cię. I oczywiście się zmierzymy i oficjalnie to też jakoś udokumentujemy zdjęciem i... Myślę, że możesz zaprosić także nas z kamerą. Zapraszam was z kamerą i naprawdę zobaczycie, że Robert dużo mówi, a jak przyjdzie do czego pod presją przy kamerze, to ja już nie będę taki gościnny. No co, pozdrawiamy Roberta gorąco? Tak, pozdrawiamy Roberta, życzymy mu jak najwięcej występów i dobrych występów i żeby się rozwijał dalej, bo... A wracając do jeszcze pytania o tego najlepszego piłkarza, którym się wzoruje, to myślałem, że to pytanie też będzie od niego i usłyszę, że może to on jest tym piłkarzem, ale tak, odkąd przyjął tu, to wzoruje się na Robercie, bo to jest kawał zawodnika, kawał prawego obrońcy, także no może kiedyś będę tam, gdzie on, albo i wyżej będziemy razem, jakoś to na boisku się złapiemy. On zaliczy debiut w europejskich pucharach, to może wkrótce ty też zaliczysz. Teraz czas na mnie. Ale najpierw Ekstraklasa. W barwach pod Błyskidzie oczywiście. No, okej. Jestem na to. Dziękuję wszystkim kibicom za pytania i naszemu najwierniejszemu kibicowi Robertowi za pytanie i nominuję Mariusza Amalca. Myślę, że sobie poradzisz. Lepiej ode mnie to się okaże. Czy lepiej ode mnie to się okaże? Ale życzę ci powodzenia. Później się ciężki robi, coraz cięższy, kurde, mikrofon.